Dzień dobry. Witamy wszystkich widzów zgromadzonych przed ekranami. Pomachamy wszystkim. Grupa misiów zaprasza na uroczystość swojego pasowania. Piękny ukłon. Kałuż, 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 kał
drogie dzieci, ale żeby zostać przedszkolakiem, to oprócz pasowania trzeba jeszcze odpowiedzieć na pytanie. Czy umiecie stanąć prościutko? Pokażcie. A czy wiecie, gdzie jest główka, gdzie są rączki? No to zaśpiewamy piosenkę.
potraficie pokazać i powiedzieć, jakie znamy zabawy paluszkowe? Powiemy najpierw naszą zabawę o robieniu kanapki. Proszę, przygotujemy deskę.
później mieć zawsze roześmiane. Nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać. Zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować. Grzecznie bawić się i pikać, w mig zajadać z talerzyka i zostać zuchami i prawdziwymi misiami przedszkolakami. Czy przyrzekacie? Nie! To teraz na koniec pokażcie, jak się pięknie kłaniemy, pokłaniamy. Kłonimy. Pamiętajcie, że bycie przedszkolakiem to wielka radość, ale też wielkie zadanie. Żeby to wszystko, o czym pani Zaska mówiła, spełniać, żeby się grzecznie bawić, ładnie jeść obiadki i pięknie się bawić ze swoimi przyjaciółmi. Jaka teraz pasuje na takich dzielnych przedszkolaków. Zgadzacie się? Nie bójcie się nic, każdego dotknę leciuteńko tak w ramię na znak tego, że jesteście już dzielnymi przedszkolakami. Pasujecie na dzielnego przedszkolaka. 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 Brawo za wszystkich misiów! Brawo! Pięknie. W takim razie wszystkich dzieci po cichutku, skoro już są dzielnymi przedszkolakami, misiami, zapraszam na imprezkę.